Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z dziennikarzem Tomaszem Piątkiem o drugiej części jego książki Ryzyk i Przyjaciele Wielkie Żniwo, a także o karierze i powiązaniach duchownego z Torunia. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 20 czerwca ma się ukazać druga część pana książki o Tadeuszu Ryzyku. Na czym polega fenomen jego kariery w mediach, finansach i polityce? Fenomen jego kariery to... No to pytanie, na które trudno odpowiedzieć jednym zdaniem. To fenomen, rzeczywiście Rydzyk jest fenomenem, ale fenomen to też za mało powiedziane. Właściwie brakuje nam, właściwszym może słowem byłoby kataklizm na przykład. Tyle, że ten kataklizm trwa już 30 lat prawie. Radio Maryja powstało w 91 roku, czyli ma 30 lat, tak, ma 30 lat. I musimy się zmagać z jego działalnością. Ta działalność jest niezwykle szkodliwa. Głównie się zwraca uwagę na antysemityzm księdza Rydzyka, na jego ksenofobię, także na nienawiść do homoseksualistów, którą jego media lansują. Pomija się niestety... Często pomija się to, co jest chyba najważniejsze, czyli geopolityczny aspekt działalności księdza Rydzyka, bo tak się składa, że antysemityzm promowany przez lata, co najmniej do 2016 roku przez media Rydzyka, nie miał na celu wywołania nienawiści wyłącznie do Żydów. On był narzędziem. Rydzyk wiedział, że jego słuchacze nienawidzą Żydów albo boją się Żydów i dlatego im ciągle opowiadał o tym, że Zachód, Ameryka, Niemcy są pod presją Żydów albo chodzą na smyczy Żydów albo działają pod dyktando Żydów. W antysemityzmie Rydzyka chodzi o skłócenie nas z Zachodem i tak samo... Takie samo znaczenie i taki sam cel ma homofobia lansowana przez księdza Rydzyka. Ataki na osoby LGBT tworzą bardzo wyraźny rozdźwięk między Polską a nowoczesną cywilizacją zachodnią. Te ataki, ta ideologia jest niemal w całości importowana z Kremla. Rydzyk importuje też, oczywiście w Polsce homofobia istniała, zanim zaczął ją u nas podsycać Kreml, ale Rydzyk przyłączył się i zaczął zastępować antysemityzm homofobią w swoich mediach dokładnie wtedy, kiedy Kreml zaczął homofobię lansować na wielką skalę, kiedy Putin zaczął eksportować na Zachód ideologię walki z, jak to nazywają Rosjanie, propagandą gender. U nas to się nazywało promocją homoseksualizmu albo ideologią LGBT. W Rosji to się zaczęło w latach 2007-2008. W 2013 roku ta kampania, która pełzała po Rosji, można powiedzieć, przyjęła wymiar państwowy. Putin wprowadził prawo o zakazie tak zwanej propagandy homoseksualizmu i w tym samym czasie ten temat stał się ważniejszym tematem w mediach Rydzyka niż dotąd, a w 2016 zastąpił niemal całkowicie dotychczasowy antysemityzm. Rydzyk importował też inne kremlowskie teorie, teorie szerzone przez Kreml, takie jak na przykład ideologię antyszczepionkową. Tutaj nawet nie tylko jego media, ale on sam chwalił działaczy antyszczepionkowych chroniących dzieci przed rzekomą przemocą ze strony państwa nakazującego je szczepić. To jest niezwykle szkodliwe i przerażające, bo Kreml rozkręca, nagłaśnia i promuje teorie antyszczepionkowe po to, żeby nas osłabić, po to, żebyśmy byli chorzy, ale także po to, żebyśmy stracili to, co jest największą
siłą cywilizacji zachodniej, czyli zaufanie do nauki, do racjonalnego myślenia. Istnieje bardzo wiele opracowań, zarówno dziennikarskich, jak i naukowych, dotyczących tego, jak Kreml szerzy teorie antyszczepionkowe. Nawet w kwestii tak wydawałoby się lokalnej, jak walka polskich futrzarzy z próbami wprowadzenia prawa chroniącego zwierzęta futerkowe w Polsce. Nawet w takich sprawach widać zbieżność działalności Rydzyka i tego, co lansuje Moskwa. Polscy futrzarze, na przykład niejaki Szczepan Wójcik, który gościł w mediach Rydzyka, polscy futrzarze twierdzący, że ochrona zwierząt to zamach zgniłych ideologii zachodnich na polskie futrzarstwo, ci polscy futrzarze byli lansowani nie tylko przez Rydzyka, ale też przez kremlowskie media, na przykład przez rosyjską rozgłośnię Wiesti FM. Ten sam Szczepan Wójcik występował i tu, i w mediach Rydzyka. To dowodzi, że antyzachodnia działalność księdza Rydzyka nie przypadkiem zgadza się z tym, co lansuje nam, co próbuje nam wmawiać propaganda Kremla. Tu jest daleko idąca zgodność i propagandziści kremlowcy i Rydzyk robią to samo w tym samym lub niemal tym samym czasie. Książka analizuje też to zjawisko, jakim jest ksiądz Rydzyk, nie tylko od strony tego, co ksiądz Rydzyk głosi, ale też od strony tego, z kim to robi i skąd bierze na to pieniądze. I tu znowu potwierdza się przypuszczenie o związkach księdza Rydzyka z Kremlem. Na przykład główny antysemita mediów Rydzyka, Stanisław Michalkiewicz, współpracuje z niejakim Tadeuszem Samborskim, byłym przedstawicielem komunistycznego reżimu PRL, bywalcem Moskwy, człowiekiem, który bywał w Moskwie za czasów sowieckich, pracował w Moskwie za czasów sowieckich, a już w wolnej Polsce gwałtownie atakował tych, którzy się Rosji sprzeciwiali, na przykład pierwszego ministra spraw zagranicznych wolnej Polski, wybitnego dyplomatę Krzysztofa Skubiszewskiego. Bardzo ciekawym przypadkiem wśród sojuszników księdza Rydzyka jest senator Jan Maria Jackowski, któremu w książce poświęcony jest właściwie nawet więcej niż jeden rozdział. Zachęcam gorąco do przeczytania, ponieważ ta postać nieustannie niemal pojawiająca się w mediach, także w mediach niezależnych jak TVN, jest, jak się okazuje, postacią mało znaną, albo była postacią mało znaną, bo teraz dopiero w tej książce ten sojusznik Rydzyka został dokładnie prześwietlony. Jeżeli chodzi o tą propagandę, z której korzysta Rydzyk, to ja bym zadał takie pytanie, czy jest to tylko propaganda zbieżna z propagandą putinowską, czy też można tam się doszukać innych powiązań? To jest to, co robi Rydzyk. 90 do 95% tego, co robi Rydzyk w kwestii samej propagandy, to jest w 95% zbieżne z propagandą Kremla albo korzystne dla Kremla i nieraz widać zaskakującą zbieżność czasową też między kampaniami prowadzonymi przez Rydzyka, a kampaniami prowadzonymi przez Kreml lub bieżącym interesem Kremla. Rydzyk zrezygnował z antysemityzmu wtedy, kiedy Kremlowi udało się w USA zainstalować prokremlowskiego prezydenta Donalda Trumpa. I Trump był wspierany przez część amerykańskich Żydów i wspierał żydowskich nacjonalistów w Izraelu. PiS traktował jak swojego sojusznika i też był tak przez PiS traktowany. I żydowscy nacjonaliści, jak również amerykańscy Żydzi, prawicowi amerykańscy Żydzi,
żydowscy nacjonaliści z Izraela oraz chrześcijanie ewangelikalni, którzy w USA popierają państwo Izrael, te środowiska zaczęły naciskać na administrację Trumpa, żeby poskromiła w prawicowej Polsce antysemityzm, przede wszystkim księdza Rydzyka, który jest na Zachodzie znany głównie ze swojego antysemityzmu. No i wtedy niezwykłym trafem ksiądz Rydzyk bardzo grzecznie, zgodnie z interesem Kremla i Trumpa, poskromił swój antysemityzm, a nawet znalazł dość zagadkowego żydowskiego przyjaciela, jakim się okazał żydowski nacjonalista Johnny Daniels. Człowiek też o niezwykłych powiązaniach sięgających z jednej strony izraelskiej armii, a z drugiej strony polskich postkomunistów robiących biznesy na wschodniej Ukrainie, co też jest w książce dokładnie opisane. Ale oczywiście Rydzyk robi nie tylko propagandę, bo gdyby Rydzyk robił tylko propagandę, to byłby mało skuteczny. Obok tego, że Rydzyk uprawia antyzachodnią propagandę, która jest zgodna z interesem Kremla, Rydzyk stworzył coś, co można nazwać, coś, co było medium społecznościowym, zanim myśmy jeszcze w ogóle, zanim pojawiły się media społecznościowe. Radio Maryja było wielką wspólnotą ludzi, którzy czuli się wykluczeni, zagubieni, przestraszeni. Ludzi, którzy się razem na antenie modlili, zwierzali ze swoich frustracji, wymieniali się na przykład sprzętem domowym. Jak ktoś miał dwie pralki, to mógł ją oddać jedną, to mógł oddać na przykład za odkurzacz. To się wszystko działo na antenie już w latach 90. Słuchacze mogli dzwonić, komentować na antenie. To też upodabniało już wtedy Radio Maryja do nieistniejących jeszcze mediów społecznościowych, bo jakby większa część, najważniejsza część treści była tworzona przez słuchaczy, przez odbiorców. Najważniejszą częścią treści były komentarze. Ksiądz prowadzący na antenie czy gość mógł mówić nawet jakieś rzeczy, które z pozoru brzmiały w sposób dosyć wyważony, ale były to rzeczy obliczone na to, żeby spowodować agresywne komentarze słuchaczy. W ten sposób trudniej też było obwiniać Radio Maryja o szerzenie tej kremlowskiej, antyzachodniej czy antysemickiej propagandy, bo księża prowadzący audycje mogli się bronić, mogli mówić, ale my tutaj mówimy spokojnie, my tutaj staramy się nawet łagodzić, ale słuchacze niestety są sfrustrowani, mówią takie rzeczy i my tu jesteśmy tylko takim barometrem, który pokazuje, jak bardzo ludzie są sfrustrowani. To było perfidne, bo poruszało się tematy i dopuszczało się głosy, które były wbrew zachodnim wartościom i wbrew interesowi Polski, wbrew podstawowym ludzkim wartościom. Na antenie można było usłyszeć, że Żydzi chcą Polskę pożreć, zniszczyć i tak dalej. A można też było usłyszeć, że poprzez NATO Niemcy chcą nas zniewolić na przykład i Polska nie powinna znajdować się w NATO, a takie komentarze były generowane za pomocą wypowiedzi gościa, który już się wypowiadał w sposób bardziej zawoalowany, bo mówił tylko, że wstąpienie Polski do NATO sprawi, że na przykład obcy oficer będzie wydawać rozkazy polskim żołnierzom. W ten sposób była sączona niechęć do NATO, no a pozostawanie, uczestnictwo Polski w NATO jest przecież naszą racją stanu. To wszystko było robione w sposób bardzo sprytny i dlatego trudno uwierzyć, że Rydzyk, który w 91 roku zakładał swoje radio bez żadnego medialnego doświadczenia, trudno uwierzyć, że on sam okazał się takim geniuszem. Że on sam stworzył coś tak niezwykłego, bez żadnej pomocy z zewnątrz. On oczywiście wzorował się na dwóch rozgłośniach niszowych, jedna z nich działała w Niemczech, nazywała się Radio Maria International, druga działała we Włoszech, nazywała się najpierw Radio Maria, potem Radio Mater.
ale to były rozgłośnie bardzo niszowe, które nie odniosły takiego ogromnego sukcesu, jaki odniosło Radio Maryja. Wygląda na to, że tutaj ksiądz Rydzyk cieszył się jakąś pomocą fachową, aczkolwiek bardzo dobrze ukrytą. On twierdzi, że on sam i paru innych księży założyli to radio w Toruniu, w starym domku, który trzeba było wyremontować i że wszystkiego uczyli się od podstaw. Wiemy z pierwszego tomu, że pieniądze na postawienie pierwszego masztu, na założenie Radia Maryja dała Rydzykowi prawosławna Greczynka, pani Wasula Ryden, która twierdzi, że Rosja jest niezwykle świętym krajem i być może będzie kiedyś rządzić całą ludzkością. Związki Rydzyka ze Wschodem sięgające lat, nie tylko pierwszych lat 90., ale wręcz lat 80., sugerują, że ta pomoc fachowa również mogła mieć wschodnie oblicze. Czego dotyczy podtytuł Wielkie Żniwo pieniędzy, czy raczej sukcesu politycznego ojca Tadeusza Rydzyka? I tego, ale w książce jest mowa o pieniądzach i o niezwykłych sojusznikach biznesowych Tadeusza Rydzyka, o niezwykłych interesach, które robi. Tu wypada powiedzieć przede wszystkim o trzech rzeczach. Tego jest w książce więcej, ale trzech spraw po prostu nie można pominąć. To jest zdumiewające, że tak gigantyczne afery i takie tak kompromitujące powiązania zostały zamiecione pod dywan. Przede wszystkim ksiądz Rydzyk w latach 90. zaczął zbierać pieniądze na ratowanie Stoczni Gdańskiej, kolebki Solidarności. Zebrał grube miliony. Ja w książce dokładnie próbuję wyliczyć, ile on tych milionów mógł zebrać, ale ze względu na niezwykle nieprzejrzysty charakter działalności księdza Rydzyka. W książce posługujemy się kilkoma alternatywnymi wyliczeniami, ale to za każdym razem są grube miliony, to są dziesiątki milionów. I co się z tymi pieniędzmi stało? Ksiądz Rydzyk i jego prawa ręka ksiądz Król zaczęli tymi pieniędzmi obracać na giełdzie. Nie wykorzystali ich na ratowanie Stoczni Gdańskiej, tylko na wykupienie akcji spółki SPBP, która wykupywanie przez Rydzyka i Króla akcji spółki SPBP spowodowało gwałtowny wzrost ceny tych akcji, a mimo to oni nadal je wykupywali ze względną stratą dla siebie. A zaraz po tym, jak kupili te coraz bardziej drogie akcje, spółka, co jest niezwykłym ewenementem, zbankrutowała. No rzadko się zdarza, żeby zbankrutowała spółka, której wartość gwałtownie rośnie, której akcje na giełdzie przeżywają gwałtowny wzrost. Dzięki temu bankructwu Rydzyk mógł zataić, ile pieniędzy tak naprawdę zebrał i co się z nimi stało. Spółka SPBP była związana z ludźmi postkomunistycznej partii SLD i związana była między innymi z byłym ministrem Jackiem Piechotą, o którego związkach z niejakim Peterem Foglem media informowały. Peter Fogel to był morderca, który w młodości zabił kobietę, a jednak dzięki swoim związkom rodzinnym z osobami ważnymi dla reżimu PRL został wypuszczony na zachód i tam nagle stał się finansowym magikiem obracającym milionami, powiązanym z politykami polskiej lewicy oraz z rosyjską firmą paliwową Łukoil. W tym tajemniczym znikaniu pieniędzy w tych operacjach Rydzyka uczestniczyła też firma Polkombi, w której szarą eminencją był Bogusław Baksik, słynny superaferzysta ze spółki ArtB, człowiek, który w swoich machinacjach na przykład wykorzystywał gwarancję bankową uzyskaną od wielkiego rosyjskiego banku Gazprom Bank, który należy do Gazpromu, do wielkiego kremlowskiego koncernu
paliwowego. To jest w książce opisane. Druga sprawa, bardzo niezwykła, to tak zwana geotermia Rydzyka, która nie jest żadną geotermią. Rydzyk kopał i kopał, ale do gorącej wody się nie dokopał. I ta geotermia jego, tak zwana geotermia, polega na tym, że on uzyskuje ciepławą wodę, którą następnie należy podgrzewać jeszcze. Podgrzewanie tej wody przy pomocy spalania paliw kopalnych zatruwa środowisko. A mimo to Rydzyk dostał dofinansowanie. Rząd polski przyznał mu europejskie pieniądze na tę pseudogeotermię z funduszy przeznaczonych na promowanie ekologii. Czyli fundusze europejskie przeznaczone na promowanie ekologii służą do finansowania Rydzyka i jego pseudogeotermii, która zatruwa Toruń. To jest, która zatruwa powietrze w Toruniu. To jest niesamowite. No i tu się rodzi pytanie, czy u boku Rydzyka nie było jakiegoś geologa, specjalisty od geotermii, który by mu powiedział, że cały ten interes jest bez sensu i że nie należy podgrzewać ciepławej wody, nie należy szukać gorącej wody tam, gdzie jej nie ma. Tak się składa, że u boku Rydzyka był wytrawny, jak chciałoby się powiedzieć, na pewno bardzo doświadczony geolog z ogromnym międzynarodowym doświadczeniem, który patronował temu oszukańczemu przedsięwzięciu. I tak się składa, że ten człowiek ma również liczne i bardzo niezwykłe powiązania z Rosją. Trzecia rzecz to związki Tadeusza Rydzyka ze słynną siecią parabanków SKOK, stworzoną przez pisowskiego polityka Grzegorza Biereckiego. Okazało się, że również ta sieć ma liczne powiązania z Rosją. Więc mówimy tutaj o aferach, którymi powinny się zająć służby nie tylko finansowe, również kontrwywiad. I to jest wszystko w książce dokładnie opisane, udokumentowane z przypisami, cytatami. Dlaczego służby od czasów upadku PRL tymi aferami się nie zajęły, zwłaszcza, że od 89 rządziło kilka ekip, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość. Tak, rządziły, mieliśmy rządy prozachodnie. Rząd Mazowieckiego był prozachodni, Bieleckiego był prozachodni, rząd Hanny Suchockiej był prozachodni, rządy Platformy Obywatelskiej były prozachodnie, a jednak nikt chyba nie miał pomysłu na to, co zrobić ze służbami specjalnymi. Na samym początku opozycjoniści, którzy przejęli władzę w 89-90 roku, większość z nich, i to tych, powiedzmy sobie, doświadczonych opozycjonistów, którzy mieli nieraz przez dziesięciolecia doświadczenia z SB, no ale oni właśnie ze względu na te doświadczenia brzydzili się działalności służb specjalnych, nie chcieli brać za nią odpowiedzialności. Skierowano tam młodych idealistów z organizacji pacyfistycznej Wolność i Pokój. Ktoś przyjął takie założenie, że właśnie młodzi hipisi łagodni i czyści oczyszczą te służby. Niektóre z tych osób nabrały później doświadczenia. Niektóre nawet nabrały go dość szybko, ale jednak w mojej ocenie cała ta ekipa, jeśli ją oceniać jako całość, nie poradziła sobie z utworzeniem nowych służb specjalnych, które byłyby stuprocentowo profesjonalne i stuprocentowo wiarygodne. Oczywiście w tej chwili, jak porównać to, co mieliśmy przez te 30 lat z tym, co mamy teraz, to na tym tle tego, co mamy teraz, te służby z
z pierwszego 25-lecia, dokładnie rzecz biorąc, z pierwszego 25-lecia III RP, te służby jawią się jako bardzo profesjonalne i sprawne. W tej chwili służby specjalne zostały zdominowane przez CBA, które jest policją polityczną PiS, wyszukującą materiały kompromitujące na przeciwników tej partii. Służba najważniejsza chyba, czyli kontrwywiad, czyli ABW, została zredukowana, bo jednostki polikwidowano. Została też zdominowana przez CBA. I to wszystko wygląda w tej chwili strasznie, a wcześniej było znacznie lepiej. A jednak te służby, które działały wcześniej, nie dały sobie z tym rady. Nie prześwietliły do końca działalności księdza Rydzyka, nie uchroniły nas też przed aferą taśmową w 2014 roku, przed Rosjanami, którzy ją zainspirowali. Ja myślę, że to się oczywiście po części musiało się to wiązać ze złą wolą niektórych, bo w tych służbach, w CBA szczególnie, również za czasów Platformy Obywatelskiej byli zwolennicy PiS. Na pewno Rosjanie do tych służb podrzucili kilka swoich kukułczych jaj, mieli tam paru swoich ludzi, ale myślę, że winne było ogólne nastawienie. Nastawienie przede wszystkim polityków, ale ono mogło też wpływać na mobilizację i dyscyplinę w służbach specjalnych. A nastawienie było niestety takie. Weszliśmy do Unii Europejskiej, jesteśmy częścią Zachodu, jesteśmy w rajskim obszarze, z którego już nas nikt nigdy nie wyrwie. Nic nam poważnego nie grozi. Jeżeli rosyjscy biznesmeni przyjeżdżają z pieniędzmi, no to cóż, pieniądz to pieniądz, on nie ma ojczyzny, niech jak najwięcej pieniędzy przybywa do Polski. I to nastawienie naiwne nas zgubiło. Gdyby nie to nastawienie, prawdopodobnie już od lat wiedzielibyśmy, że PiS jest narzędziem interesów Rosji, niezależnie od antyrosyjskiej retoryki, którą ta partia stosowała w przeszłości. I PiS do władzy by nie doszedł. Też nawiązując do mojego poprzedniego pytania, czy można postawić taką tezę i czy pan by się zgodził z taką tezą, że jednak w pewnym sensie ojciec Tadeusz Rydzyk jest wygodny dla wszystkich partii politycznych. Dlaczego? Nie wiem, czy pan by się z tą tezą zgodził, czy też nie. Może dlatego, że owszem, UPRA jest w pewnym sensie takim ucieleśnieniem negatywów Kościoła. Katolickiego. Tak, Kościoła katolickiego. Na pewno jest bezcennym sojusznikiem dla PiS, bo mimo że Radio Maryja nie ma jakiejś ogromnej słuchalności, to przekłada się, słuchają go księża, działacze katoliccy, tematy poruszane przez Radio Maryja i tezy głoszone przez Rydzyka później rezonują, powtarzane są z ambon w kółkach różańcowych i innych takich organizacjach. Na pewno jest też jako jawny zwolennik Zachodu, jako jawny wróg Zachodu i zwolennik wyprowadzania Polski ze struktur Zachodu, Rydzyk jest też na pewno bardzo korzystny dla Konfederacji. Na pewno był korzystny dla działaczy SLD. Ponieważ na pewno dla tej partii był w pewien sposób korzystny, ponieważ na nim się koncentrowała uwaga antyklerykałów i SLD mogło w niego uderzać, omijając, jakby można powiedzieć, resztę Kościoła katolickiego, więc między nimi była taka, no obie te partie się, znaczy oba te bieguny, SLD-owski i Rydzykowy, się nawzajem, można powiedzieć, wzajemnie, zwalczając się nawzajem w sposób spektakularny,
wzmacniały się, bo antyklerykałowie przerażeni Rydzykiem biegli pod sztandary SLD, a katolicy przerażeni antyklerykalizmem SLD i biegli pod sztandary Rydzyka jako głównego wroga postkomunistów. Tymczasem, gdy się analizuje powiązania biznesowe, to widać, że Rydzyk nie zawsze był od postkomunistów SLD-owskich odległy. Natomiast nie wiem, czy Rydzyk był wygodny dla partii centrowych w Polsce, które chciały się z Kościołem katolickim dogadać na zasadach podobnych do tych, jakie są w Niemczech. Rydzyk wstrzymywał liberalizację Kościoła katolickiego w Polsce, powstrzymał ją bardzo, bardzo skutecznie. Księża, którzy chcieliby żyć w zgodzie i pokoju ze wszystkimi Polkami i Polakami, którzy nawoływali do tolerancji, musieli się liczyć z tym, że będą obiektem ataków Rydzyka, a Rydzyk miał ogromne wpływy też wśród biskupów, ponieważ mógł, biskupi chcieli być lansowani przez Radio Maryja, gdy ono stało się już potęgą. No i Rydzyk też gromadził gigantyczne pieniądze, za pomocą których na przykład wzmacniał także swój zakon redemptorystów, za pomocą których mógł też swoje wpływy w Kościele katolickim umacniać. Dlatego myślę, że akurat dla formacji centrowych w Polsce Rydzyk nie był wygodny. Rydzyk był wygodny dla różnych ugrupowań, nieraz zaskakująco od niego odległych, ale dla tych, które stały po stronach, ale tych, które stały na ekstremalnych krawędziach sporu, dla tych, które stały po skrajnie po lewej albo skrajnie po prawej stronie sceny politycznej. Dlatego myślę, że dla wielu był korzystny, ale jednak nie dla wszystkich. No a przede wszystkim jest skrajnie niekorzystny, jego działalność jest skrajnie niekorzystna dla Polski. Czy sądzi pan, że ojciec dyrektor już osiągnął swój szczyt możliwości finansowych i politycznych, a może stanie się jeszcze potężniejszy? Nie, myślę, że w tym przypadku nawet Amerykanie mówią sky is the limit, niebo jest granicą, czyli lecimy w górę tak wysoko, jak się da. Myślę, że dla ojca Rydzyka ani niebo, ani piekło nie są granicą jego ambicji. Jego ambicje są nieograniczone, co nie zmienia faktu, że on jest człowiekiem doskonale zdającym sobie sprawę ze swoich uwarunkowań i zależności. Kieruje się nie tylko ideologicznymi sympatiami, nie tylko ideologicznym fanatyzmem, ale też jest bardzo pragmatyczny, kiedy potrzebuje się liczyć z Jarosławem Kaczyńskim, wtedy się z nim liczy, sprzeciwia mu się tylko wtedy, kiedy chodzi o kwestie dla niego zasadnicze. Kiedy Jarosław Kaczyński przez chwilę spróbował zachować się jak polityk nowoczesnego Zachodu i próbował bronić cierpiących zwierząt futerkowych, wtedy Tadeusz Rydzyk wystąpił zdecydowanie przeciwko Kaczyńskiemu, ale w innych sprawach, odkąd Kaczyński ma władzę, Rydzyk potrafił się też do niego naginać, nagiął się do wymogów administracji Donalda Trumpa w kwestii antysemityzmu. Więc myślę, że to i dlatego myślę, że to połączenie, ten splot gigantycznych ambicji, ogromnego fanatyzmu, a także wielkiego sprytu i pragmatyzmu w kwestiach taktycznych, to wszystko sprawia, że Rydzyk może osiągnąć jeszcze dużo. Wiem, że brakuje jeszcze paru dni do premiery, ale czy mógłby pan uchylić rąbka tajemnicy i chociaż zasygnalizować, jakie jeszcze sekrety Tadeusza Rydzyka pan odkrył? Zająłem się też słynną siecią sklepów Żabka, której właściciele przez pewien czas wspierali działania Rydzyka.
Również no to było dość trudne, bo trzeba było szperać w luksemburskich, w dokumentach z Luksemburga, gdzie właściciele Żabki mają swoje firmy, ale było warto. Kiedy słyszymy Żabka, to wielu z nas myśli Rydzyk i słusznie, ale z Żabką wiąże się wiele innych ciekawych nazwisk. Jakich? Jak na przykład Kirill Androsow z putinowskiej elity władzy, jak oligarcha kremlowski Michał Friedman. To są rzeczy, o których my w Polsce nie wiemy, a powinniśmy wiedzieć, jeżeli chcemy uniknąć kolonizacji nie tylko politycznej, ale też gospodarczej. A Tadeusz Rydzyk ma bardzo silny wpływ na życie polityczne Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego posłowie, ministrowie, a nawet premier i prezydent tańczą także w dosłownym sensie, tak jak im zagra zakonnik z Torunia? Na słynnych balach, tak bym to ujął, w Toruniu. Bo Rydzyk być może nie... Rydzyk ma wpływ na... Rydzyk ma ogromny wpływ na grupę, na część elektoratu pisowskiego, która nie jest być może największa, ale która jest kluczowa, bo jeśli ona odejdzie od PiS i na przykład przejdzie do Konfederacji, to PiS przestanie wygrywać wybory. Są języczkiem uwagi. To jest według niektórych szacunków, można powiedzieć, że to jest kilka procent wyborców, według innych to jest jakieś nawet 10% wyborców PiS. Ale ich odpływ mógłby bardzo dużo kosztować Jarosława Kaczyńskiego, nie tylko ze względu na ich głosy, ale także ze względu na to, że to są ludzie fanatyczni, zaangażowani, przekazujący dalej treści, które usłyszeli, namawiający innych do głosowania na wybraną przez siebie partię. I dlatego ksiądz Rydzyk taki pistolet do głowy partii PiS ciągle przystawia. Co do samego Jarosława Kaczyńskiego, jakie są jego motywacje, nie wiemy. Ja do niedawna zakładałem, że Jarosław Kaczyński wybrał wschód, gdzieś tak dopiero w okolicach 2014 roku, kiedy Marek Falenta przyszedł do niego i przyniósł mu taśmy nagrane w warszawskich restauracjach, nagrane w trakcie operacji, która była inspirowana przez Rosjan. Natomiast ostatnio to, co ostatnio opublikowałem w Newsweeku, wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński był zainteresowany kontaktami z postsowieckim wschodem już w latach 89-90 i te kontakty miały charakter poufny i na ten temat tych kontaktów Jarosław Kaczyński do dziś nie mówi nam prawdy. W latach 89-90 Jarosław Kaczyński regularnie spotykał się z bardzo groźnym funkcjonariuszem wywiadowcą sowieckich służb specjalnych KGB, Anatolijem Wasinem. Odwiedzał Wasina w jego warszawskim mieszkaniu na Saskiej Kępie, pił z nim alkohol. Kaczyński przyznaje się do tego, ale twierdzi, że poinformował o tych spotkaniach służby specjalne Wolnej Polski, samego ich szefa, Andrzeja Milczanowskiego. Natomiast Andrzej Milczanowski zaprzecza. Twierdzi, że Kaczyński nic takiego mu nigdy nie powiedział. Ja zapytałem Jarosława Kaczyńskiego, czy na pewno poinformował o tych spotkaniach Milczanowskiego, a Kaczyński na moje pytanie nie odpowiedział. To wskazuje, że Jarosław Kaczyński w tej sprawie kłamie i to jest bardzo niepokojące. Także ze względu na to, że Anatolij Wasin był znakomitym specjalistą i tworzył sieci wpływu, które trwają do dzisiaj. Stworzone przez niego kremlowskie sieci wpływu do dzisiaj działają w Finlandii.
Pana zdaniem, do czego Jarosławowi Kaczyńskiemu były potrzebne kontakty z Rosjanami? Jarosław Kaczyński jest zainteresowany władzą w Polsce i myślę, że dla tego celu podpisałby nawet pakt z szatanem. Jarosław Kaczyński wie, że Rosja jest źródłem siły. Rosja ma ogromne pieniądze. No, w latach 90. z tym bywało różnie. Za czasów Jelcyna Rosja była osłabiona, ale jasne było, że taka potęga nawet w chwilach słabości jest w stanie znaleźć jakiś porządny budżet na działania poza granicami swojego kraju. Rosja ma też ogromne możliwości propagandowe, sieci wpływu, wywiadowcze, sieci wpływu, ma swoje media, ma swoich sojuszników na świecie. Jarosław Kaczyński jako człowiek bardzo inteligentny musiał się z tym liczyć i również w latach 89-90, a teraz się z tym liczy bez wątpienia. Wczoraj właśnie minister spraw zagranicznych, pisowski nominat Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniew Rau, publicznie poniżył Polskę, upokorzył ją, mówiąc, że Ameryka się z nami nie liczy. Po co to zrobił? Po to, żeby wywołać w Polakach złość na amerykańskiego prezydenta, po to, żeby jeszcze bardziej oddalić nas od Zachodu, żeby przedstawić nam Zachód jako wroga. Najwyraźniej to jest cel główny, a nie interes Polski. W tym samym wywiadzie Zbigniew Rau powiedział, że Turcja jest naszym kluczowym sojusznikiem, Turcja, która kupuje broń od Rosji i rozbija NATO od środka, a na koniec zapowiedział, że PiS będzie współpracować z postnazistowską i jawnie prokremlowską partią AfD, niemiecką partią AfD. Tu już nie można mieć złudzeń. Nie można mieć złudzeń po tym, jak pisowcy pod wodzą wicemarszałka Terleckiego napadli na białoruską opozycję i jej przywódczynię i przywódczynię wolnej Białorusi Światłanę Cichanouską. PiS jest po stronie Rosji i coraz mniej się z tym kryje. W książce wspomina pan o senatorze Jackowskim, który ostatnio kreuje się na krytykę obozu władzy. Co łączy senatora z Tadeuszem Rydzykiem i jakie są jego nieznane do tej pory powiązania? Jan Maria Jackowski niemal codziennie jest cytowany przez media Tadeusza Rydzyka i tak jest od lat. Jan Maria Jackowski również był jednym z założycieli Stowarzyszenia Rodzina Polska. To była pierwsza próba założenia swojej partii politycznej przez Tadeusza Rydzyka. To było stowarzyszenie wspierające Tadeusza Rydzyka, mające się przekształcić w partię polityczną i ono w końcu, ludzie tego stowarzyszenia stali się jednym z filarów antyzachodniej Ligi Polskich Rodzin, którą Rydzyk wspierał do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Potem Rydzyk zaczął wspierać PiS, gdy się okazało, że Polska weszła już do Unii Europejskiej. To jest też ciekawe, ponieważ to też pokazuje, jak zharmonizowane są działania Tadeusza Rydzyka z interesem Kremla, ponieważ dla Kremla Liga Polskich Rodzin była bardzo ważna, dopóki nie weszliśmy do Unii Europejskiej, jako partia antyeuropejska, która mogła nas przed tym powstrzymać. Natomiast po wejściu do Unii Europejskiej, które co Polacy przyjęli z wielkim entuzjazmem, stało się jasne, że Polaków z Unii Europejskiej takimi jawnie antyeuropejskimi działaniami nie da się wyciągnąć, natomiast można wykorzystać Polaków, ich wielkie ambicje i kompleksy do tego, żeby rozbijać i dezorganizować Unię Europejską od środka. I tutaj w nowej sytuacji po wejściu Polski do Unii partią bardziej obiecującą dla Kremla okazał się PiS, który z początku chciał w tej Unii być, ale chciał w niej
I to takimi metodami brutalnymi, a czasem nawet przedszkolnymi, jak robić jak najwięcej zamieszania wokół Polski i pokazywać Europejczykom, że Polacy robią Unii zaszczyt, że do niej należą. Takie nastawienie, powiedzmy, niech Niemcy zapłacą za obiad, Francuzi go ugotują, a my go zjemy i jeszcze potem zatańczymy Mazura na stole tłukąc talerze. Taka była proeuropejskość PiSu i ta szczególna proeuropejskość Putinowi musiała bardzo odpowiadać, bo takie nastawienie mogło przełożyć się nawet no, na cele bardziej strategiczne dla Kremla niż tylko zachowanie Polski w rosyjskiej strefie wpływów. Takim celem najważniejszym, jednym z najważniejszych celów jest rozbicie Unii Europejskiej. PiS się do tego nadawał. No i Rydzyk jakoś tak się stało, że już dwa lata po wejściu Polski do Unii zaczął przesuwać się od Ligi Polskich Rodzin do PiS. To jest w książce dokładnie opisane ten proces. Jan Maria Jackowski jest więc nie tylko medialnym, ale i politycznym bohaterem ojca Tadeusza Rydzyka, a sam ze względu na swoje powiązania biznesowe i nie tylko, on jest człowiekiem bardzo godnym uwagi, co w książce zostało dokładnie opisane. Jest tam też mowa o tym, co łączy Jana Marię Jackowskiego z zamkniętą ultrakatolicką organizacją Opus Dei. Jest tam mowa o jego kolegach z biznesu i ich powiązaniach z Antonim Macierewiczem, albo też z Aleksandrem Gudzowatym, który importował rosyjskie paliwa do Polski dzięki swoim bliskim stosunkom z Rosjanami. I jak to się stało, że Jarosław Kaczyński, który miał o Tadeuszu Rydzyku na początku, kilka lat temu, bardzo negatywne zdanie, teraz ma bardzo pozytywne, ale też spytałbym się pana o to, jak to też się stało, że Jarosław Kaczyński, który wiele razy wypowiadał się też o Unii Europejskiej i nie wypowiadał się aż tak bardzo krytycznie jak teraz, jak to się stało, że pana zdaniem, że Kaczyński zmienił zdanie, można powiedzieć, o 100% i w kontekście Unii Europejskiej, i w kontekście Tadeusza Rydzyka. To jest bardzo proste. W 1998 roku Kaczyński na łamach Gazety Polskiej ostrzegał przed Rydzykiem jako przed agentem Moskwy. Dzisiaj się z Rydzykiem brata, a nawet dział przyjmuje jego patronat, opiekę duchową, okazuje mu niezwykły szacunek i korzysta z jego wsparcia, wiedząc dobrze, z czyjego wsparcia korzysta. Tak samo jak skorzystał z taśmy Marka Falenty, wiedząc, że one są wynikiem operacji inspirowanej przez Rosjan. Najwyraźniej Kaczyński, jak już wiemy, zainteresowany rosyjskim wsparciem lub kontaktami z Rosją już w latach 89-90, Kaczyński w końcu uznał, że Zachód stracił swoją moc oddziaływania i że jedyną siłą, na której warto jest się oprzeć, jest postsowiecki Wschód. On nie może tego powiedzieć wprost ze względu na to, że Polacy po licznych, wielowiekowych doświadczeniach historycznych są wobec Rosji co najmniej bardzo nieufni. To się zmienia, bo młodsze pokolenia niestety mają coraz słabszą świadomość rosyjskiego zagrożenia, ale kremlowskiego zagrożenia należy mówić, bo Rosjanie nie są zagrożeniem. Zagrożeniem jest tyrania na Kremlu. Młodsze pokolenia mają tego coraz mniejszą świadomość, ale ciągle Polacy są wobec Rosji co najmniej nieufni. Większość Polaków lub przynajmniej połowa Polaków jest wobec Rosji zdecydowanie nieufna.
A do tego jeszcze Kaczyński wykorzystywał antyrosyjską teorię spiskową związaną z tragiczną śmiercią swojego brata. Więc Kaczyński nie może powiedzieć tak jak Orban, że Putin to nasz przyjaciel i wspaniały sojusznik, ale Kaczyński zakłada, że nie ma innego potężnego sojusznika w okolicy, nie ma innego źródła mocy, które pozwoliłoby mu rządzić. Wie też, że nawet jeżeli Zachód podjąłby zdecydowane działania, żeby utrzymać Polskę w swojej wspólnocie, to Zachód chciałby Polski bez Kaczyńskiego, bo Zachód takich liderów jak Kaczyński nie akceptuje. Jego styl sprawowania władzy, gwałcenie prawa, konstytucji, agresywna propaganda nienawiści, to wszystko to jest coś, czego nowoczesna zachodnia cywilizacja nie akceptuje. Kaczyński wie, że przez Zachód zostałby odrzucony i uważa też Zachód za słaby. Dlatego nie ma, dlatego po latach uznał, że nie ma co szukać sojuszników na Zachodzie. A czego nowego dowiedział się pan o fundacji Lux Veritatis? W fundacji Lux Veritatis pracuje. No, prawą ręką Rydzyka w tej fundacji jest Lidia Kochanowicz-Mańk, nazywana księgową Rydzyka. Osoba związana z tajemniczym zaginięciem pieniędzy zebranych na ratowanie Stoczni Gdańskiej. Osoba powiązana z Bogusławem Baksikiem, superaferzystą z firmy ArtBee, jak również ze spółką SPBP, w której topili pieniądze, w której ksiądz Rydzyk topił pieniądze zebrane na ratowanie Stoczni Gdańskiej, i powiązana też z działaczami postkomunistycznej partii SLD. Więcej o tym w książce. A czy odkrył pan jakieś inne instytucje powiązane z ojcem dyrektorem, które do tej pory nie były szerzej znane opinii publicznej? No tu już muszę odesłać do książki, tam naprawdę jest bardzo dużo informacji. Z pierwszej części pana książki Ryzyk i przyjaciele kręte ścieżki wynikało, że Tadeusz Rydzyk z jakiegoś powodu był kimś ważnym dla służb PRL. Czy pana zdaniem może okazać się równie istotny dla rosyjskich służb dzisiaj? Jestem przekonany, że rosyjskie służby bardzo interesują się Tadeuszem Rydzykiem i zastanawiam się, na ile to zainteresowanie służb PRL Rydzykiem w latach 80. przełożyło się na jego wielką przyszłość w latach 90. i obecnych. Na koniec jeszcze zadam takie pytanie. Czy zgodzi się pan z tezą, że mimo sojuszu PiS-u z Rydzykiem, to de facto on prowadzi własną grę polityczną, w której Jarosław Kaczyński jest tylko pionkiem? Pionkiem to za dużo powiedziane. Obaj są świetnymi graczami. Myślę, że każdy, jeden i drugi, chciałby mieć wyłączny rząd dusz w Polsce, a przynajmniej rząd dusz nad polską prawicą, ale zorientowali się, że oddzielnie nie są w stanie tego osiągnąć, natomiast w momencie, w którym połączą siły, to Polska do nich należy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.